Lubimy wybory, prawda? Lubimy iść do sklepu, do supermarketu, tam jeden produkt, a 10 rodzajów z różnych firm. Pamiętam, jak rodzice mi nieraz tam opowiadali, jak to za komuny było, że cieszyli się, że chociaż jeden ten artykuł był, który można kupić, a już czy nawet, no właśnie, czy z takiej firmy, czy z innej, to już im nie przeszkadzało, tylko ważne, że był. I czasami wtedy nie mieli wyboru. My dzisiaj, idąc do sklepu, mamy duży wybór. Pamiętam, kiedy nie tak dawno, kilka miesięcy temu, chciałem kupić samochód i przeglądałem te wszystkie oferty na internecie, to stwierdziłem, że chciałbym mieć mniejszy wybór trochę, że to byłoby łatwiejsze, że czasami tych wyborów jest za dużo, ale generalnie lubimy jako ludzie wybory. Nie, może jeszcze tak, kiedy szef mówi do swojego pracownika: wiesz, myślimy nad twoim awansem, chcemy, żebyś tam piął się do góry na tych szczeblach kariery, to przynajmniej nieraz pracownik ma wybór i może powiedzieć szefowi: wiesz, ja nie czuję się kompetentny, nie wiem, czy ja sobie tam poradzę, czuję, że mogę nie dać rady, szefie, pozwól mi zostać tutaj, gdzie jestem, prawda? No, może w jakiś taki sposób zareagować, rozmawiać z szefem, ale gdy szef mówi mu: jesteś zwolniony, no to w zasadzie nie ma za dużego wyboru, prawda? Może się nie zgodzić, no ale co z tego, że się nie zgodzi, skoro to szef ma decydujące słowo. Rodzice przy wychowywaniu dzieci jakby muszą od czasu do czasu, kiedy dziecko dojrzewa, dawać coraz więcej swobody, pewnej wolności, no bo dziecko coraz bardziej jest świadome i odpowiedzialne. Ale na danych etapach tego dojrzewania są takie obszary w życiu, kiedy rodzice nie dają wyboru swoim dzieciom, prawda? Znamy to nawet kiedy sami dorastaliśmy, że rodzice nie dawali nam dużego wyboru. Mówili, tak będzie i tyle. I chociaż można było płakać, uciekać, cokolwiek robić, to rodzice po prostu czasami nie dawali wyboru. Od czasu do czasu w zborze są wybory zborowe, kiedy komitet sugeruje, żeby dana osoba pełniła jakąś funkcję, no to ta osoba może powiedzieć: nie mam czasu, żeby się zaangażować, czuję, że to też nie jest takie moje, że się tam nie odnajdę, no wybaczcie, ale nie podejmę się tego. Ma wybór, prawda? Ma wybór, ale kiedy ktoś pełnił jakieś stanowisko, pełnił jakąś funkcję i jest wybrany ktoś inny, no to ta osoba, która do tej pory pełniła daną funkcję, nie ma wyboru. Nie ma wyboru, po prostu trzeba to przyjąć. I chociaż nieraz jest to trudne, to tak po prostu jest. Kiedy otwieramy Księgę Izajasza na rozdziale 47, wiem, że teraz cały kwartał jest w Księdze Izajasza, ale póki on się zaczął, to ja właśnie studiowałem Księgę Izajasza i jestem już pod koniec, więc to kazanie też będzie na podstawie Księgi Izajasza, ale spatrzyłem, nie będę pokrywał się z lekcją tam później, więc myślę, że nie będzie, nie ma problemu, jeśli chodzi o to. Kiedy otwieramy Księgę Izajasza na rozdziale 47, to tutaj jeszcze raz przeczytam te dwa pierwsze wersety, które siostra Ala przeczytała: stąp i usiądź w prochu, panno, córko babilońska. Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali milutką i pieszczotką. Weź się do żaren i miel mąkę, odkryj swoją zasłonę, podnieś suknię, obnaż łydki, brnij przez płynące wody. Izajasz opisuje upadek Babilonu.
I ta potęga, wiemy, że ciemiężyła wiele narodów, między innymi Izrael. Jednak jakby dominacja Babilonu miała się zakończyć, prawda? I wszystkie czasowniki w tych dwóch wersetach są w trybie rozkazującym. To znaczy, że Bóg nie daje propozycji Babilonowi, że Babilonie, wiesz, należałoby się już trochę przesiąść niżej, dlatego sugeruje ci, żebyś się przesiadł, tak? Bóg nie sugeruje, nie proponuje Babilonowi, ale wydaje bardzo konkretną decyzję, rozkaz, a może nawet lepiej byśmy powiedzieli wyrok nad Babilonem. I nie ma od tego odwołania. Kiedy otwieramy piąty werset jeszcze tego samego rozdziału, to tam jeszcze raz jest to powtórzone. Usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska. Tak? A pierwszy werset mówił, stąp i usiądź w prochu, panno córko babilońska. Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska. Czyli tak jakby Bóg mówi do Babilonu, przesiądź się niżej. Tak? Przesiądź się niżej. Siedziałeś na tronie, to teraz trzeba się przesiąść w proch. Tam w milczeniu do tej ciemności i druga część piątego wersetu, gdyż już nie będą cię nazywali panią królestw. Babilon, wiemy, że przez długi czas jakby był takim liderem wśród narodów, to on tam rozdawał karty, on tam miał decydujący głos, ale jego sytuacja diametralnie miała się zmienić. I choć Babilon mógł całym sobą nie zgadzać się z tą decyzją Boga, no to w zasadzie, powiedzcie, czy Bóg dał wybór Babilonowi? Nie. Tak. Tytuł tego kazania, bez wyboru. Bez wyboru. Kiedy Bóg życie czasami nie daje nam wyboru. Babilon nie miał wyboru, żeby przesiąść się niżej. Miał przesiąść się z tej pozycji lidera narodów do samego prochu, byśmy powiedzieli, na sam tył kolejki. I kiedy otwieramy 14 rozdział Ewangelii Łukasza, tam jest bardzo podobny motyw, wiecie? Jezus, jak dowiadujemy się z pierwszego wersetu, wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek. Do takich ludzi Pan Jezus też przychodził w gościnę, tak? Nie tylko szedł do grzeszników i celników, ale nawet do przedniejszych faryzeuszów. I od 7 wersetu czytamy takie oto słowa. Tak, ta sytuacja dzieje się właśnie u tego przedniejszego faryzeusza. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej, wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wydaje się, że gdy Bóg mówi, przesiądź się wyżej, to ludzie mają wybór. Mają wybór. Człowiek mógłby powiedzieć, no tutaj czuję się dobrze, nie potrzebuję gdzieś tam zajmować jakiegoś honorowego miejsca, tutaj się czuję dobrze. Zobaczcie, że kiedy Bóg powoływał ludzi, a jednak z Bożym powołaniem, no to jest tak, że to jest jakiś przywilej, prawda? Gdy Bóg powołuje na przykład na proroka, no to był jakiś przywilej. Oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy na lekcji, z tym nieraz było związane wiele trudów i tak dalej. Ale to łaska, prawda? To jest łaska od Boga, że ktoś został powołany na taki urząd. I można zobaczyć, że ludzie nieraz walczyli z tym powołaniem, że Mojżesz właśnie nie tak chętnie chciał od razu przyjąć to Boże wezwanie, kiedy Bóg nawet go chciał, wiecie, no, ustanowił prorokiem, ale on nawet go chciał ustanowić przywódcą całego narodu izraelskiego. To wiemy, że on zmagał się z tym, tak, z tym
powołaniem. On mógł powiedzieć Bogu nie. Wspomniany Jonasz, to wiemy, że też uciekał przed Bożym powołaniem, mógł powiedzieć Bogu nie. Kiedy czytamy Ewangelię, czy kiedy Jezus powoływał ludzi, to ludzie czasami mu odpowiadali nie? No znamy takie sytuacje, kiedy do bogatego młodzieńca powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. To było, wiecie, to było takie powołanie rodem jak tych wszystkich innych apostołów. Być może ten bogaty młodzieniec miał być jednym z apostołów. Ale on powiedział nie, tak? On powiedział nie i miał do tego prawo, tak? Miał do tego prawo. Miał wybór, tutaj miał wybór. Kiedy Bóg go chciał powołać. W 9 rozdziale Ewangelii Łukasza też czytamy, wiecie, jak to nieraz było w życiu Jezusa, że przychodzili do Niego ludzie i mówili: pójdę za Tobą, a tam Jezus mówił: ale lisy nie mają gdzie, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. I w 9 rozdziale i 59 wersecie jest też taka sytuacja przedstawiona, że Jezus mówi do kogoś: pójdź za Mną. Tak, czyli znowu wezwał kogoś do tego, żeby był jego uczniem, a ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. I też w jakiś sposób powiedział Jezusowi nie. W jakiś sposób powiedział Jezusowi nie. Gdy Bóg powołuje, i można powiedzieć, że no, chce, żeby dana osoba była bliżej Niego, żeby realizowała w jakiś szczególny sposób jego dzieło, to ludzie mają wybór. Ludzie mają wybór. Ale kiedy Bóg odwoływał pewnych ludzi, nie wiem, można tu wspomnieć króla Saula, to w zasadzie mogli się z tym nie zgadzać, ale nie mieli wyboru. W 47 rozdziale Księgi Izajasza jest podanych kilka powodów, trzy powody konkretnie, dlaczego Babilon miał przesiąść się niżej. Dlaczego Bóg go pozostawił bez tego wyboru i po prostu upadł. W 6 wersecie Izajasz 47:6 zapisane są takie słowa. Bóg mówi: gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem znieważyć swoje dziedzictwo i wydałem ich w Twoją moc, lecz Ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem. No właśnie, kiedy czyta się Księgę Jeremiasza na przykład, można zobaczyć, że Bóg powołał Babilon, nawet takich słów można użyć, że Nebukadnezara nazywa swoim sługą i wytyczył im konkretną misję, prawda? Że Babilon miał pokonać Izraela, ale to było wszystko w boskich planach, żeby w jakiś sposób Izrael doszedł do upamiętania. Ale tu jest powiedziane, tak, wydałem ich w Twoją moc, lecz Ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem. Bóg pozwolił Babilonowi pokonać Izraela, rzucić na łopatki, ale Babilon jeszcze zaczął kopać leżącego, tak? Zaczął kopać leżącego, jeszcze zaczął ich mocniej obciążać, nawet starców. Można zobaczyć, że Babilon po prostu przekroczył swoje kompetencje, tak? Przekroczył swoją władzę. Bóg dał mu jakiś zakres tej władzy, a Babilon przekraczał to. Przekraczał to i pozwalał sobie na więcej. I to jest pierwszym powodem, dlaczego Babilon upadł. 7 werset. I powiedziałaś: na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy. I początek 8. Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpiecznie się czujesz. Tak Babilon czuł się bezpiecznie. On mówił: na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Babilon czuł się bardzo pewny siebie, prawda? Czuł się pewny siebie, czuł się bezpieczny. Wiecie, jakiś czas temu po jednym nabożeństwie miałem okazję rozmawiać z pewną osobą i tak sobie rozmawiamy o życiu i weszliśmy na pewien obszar, no na pewien obszar właśnie życia
Jak kiedy tak rozmawiałem z tą osobą, to sobie tak pomyślałem, wow, w zasadzie już od długiego czasu nie mam żadnego upadku w tym obszarze życia. Już tak i czuję się, właśnie tak się bezpiecznie poczułem, taki pewny siebie, że w zasadzie kontroluję sytuację. Już widzę, że już wszystko tak ładnie wygląda w tej akurat działce w moim życiu. I wiecie, kiedy sobie tak pomyślałem, to tego samego dnia, to jest właśnie taka nawet ironia, tego samego dnia w tym obszarze życia byłem tak upokorzony strasznie, no nie będę wam mówił szczegółów, to było dla mnie bolesne, ale zobaczyłem, że ja tak naprawdę nic nie kontroluję, że jak Bóg jakby powiedział, no to Marcin, pokaż, no, na co cię stać. I pokazałem, na co mnie stać tak naprawdę. I musiałem później się wstydzić i dochodziłem przez kilka dni do siebie. No właśnie, tak, to jest to. Apostoł Paweł napisał, jeżeli ktoś myśli, że stoi, to niech baczy, żeby nie upadł. Tak? Jak myśli, jak już czuje, że stoi, że jesteś bezpieczny, że wszystko kontrolujesz, to uważaj. To uważaj, to było powodem, dlaczego Babilon upadł. 8 werset, może jeszcze raz przeczytamy. Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpiecznie się czujesz i która mówisz w swoim sercu, ja jestem i nie ma żadnej innej. Ja jestem i nie ma żadnej innej. Być może się orientujecie, kojarzycie, w Księdze Izajasza takie słowa, no występują nawet dosyć często. Ja jestem i nie ma nikogo innego. Tylko, że mówi je Bóg. Prawda? A tutaj Babilon, zobaczcie, Babilon wypowiada słowa, no, które powinny być wypowiedziane tylko przez Boga. Babilon mówi, ja jestem i nie ma żadnej innej. Czuł się wyjątkowy. Oczywiście każdy z nas jest wyjątkowy, ale on czuł się zbyt wyjątkowy i czuł się taki niezastąpiony, tak? On mówi, ja jestem i nie ma nikogo innego takiego jak ja, prawda? Mówi, no ja tutaj jestem naprawdę kimś i beze mnie to oni sobie nie poradzą. Wiecie, to może być tak w kościele, w naszych zakładach pracy, gdziekolwiek jesteśmy w różnych właśnie sferach naszego życia, że możemy mieć taką pokusę, żeby czuć się zbyt wyjątkowi i niezastąpieni. I to ktoś fajnie powiedział, że żeby wtedy uważać, kiedy gdzieś tam mamy taką pokusę, bo Bóg być może będzie chciał nam udowodnić, że sobie spokojnie bez nas poradzi. Tak? Jakby mi taka głupia myśl przyszła do głowy i bym sobie pomyślał, no gdyby nie ja, to ten kościół po prostu upadnie, prawda? To dzieło Boże nie będzie się posuwać do przodu. To, nie wiem, moja rodzina sobie beze mnie nie poradzi. W pracy to by po prostu był bałagan jeden wielki. Jeżeli takie myśli gdzieś nam przychodzą do głowy, to uważajmy, bo Bóg będzie może chciał nam udowodnić, że wcale nie jesteśmy tacy niezastąpieni. To Bóg jest skałą, On jest kamieniem węgielnym, On jest fundamentem, a nie żaden człowiek, prawda? W dalszych wersetach tego 47 rozdziału, może tak przemkniemy przez nie, jest pokazana bardzo ważna rzecz, że w żaden sposób Babilon nie jest w stanie odmienić tej suwerennej decyzji Boga. Tak, Babilon, to co sobie już powiedzieliśmy, nie ma wyboru. 9 werset. Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia znienacka w jednym dniu. Bezdzietność i wdowieństwo. Spadną na ciebie w całej pełni, mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć. Czyli Babilon jakby no nie zgadzał się z tą decyzją Boga, angażował swoich czarodziejów, zaklinaczy, ale Bóg mówi, mimo tego nie jesteś w stanie tego zmienić. Werset 11. Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz.
Werset 14 i 15. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. I 15. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże. Babilon jest przedstawiony w takiej sytuacji, że chociaż bardzo się nie zgadza z tą Bożą decyzją i chociaż robi wszystko, żeby to zmienić, to Bóg nie dał im wyboru Babilonowi. Można wspomnieć sobie Faraona w Egipcie. Czy Bóg dał Faraonowi też wybór co do wypuszczenia Izraelitów? Nie było wyboru, prawda? Bóg nie posłał Mojżesza, żeby Mojżesz powiedział Faraonowi: Faraonie, Bóg Jahwe prosi cię, żebyś łaskawie wypuścił naród izraelski, ale jeśli oczywiście nie masz takiego życzenia, to poczekamy na kolejnego Faraona, może on będzie miał taki gest. Prawda? Nie, w taki sposób Bóg nie powiedział, tylko wypuść mój lud, bez dyskusji. I wiemy, że Faraon chociaż mógł się złościć, mógł tupać nogami o podłogę, to Bóg nie dał mu wyboru. Tak? Bóg nie dał mu wyboru, trzeba było po prostu to przyjąć. Są pewne wydarzenia w naszym życiu, na które po prostu nie mamy wpływu. I jedyne, co możemy zrobić, to się z tym pogodzić, przyjąć to. I kojarzy mi się te słowa, które powiedział Hiob. On powiedział: dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Ja wiem, że Hiob nie rozumiał tych wszystkich zakulisowych działań, tej walki między dobrem a złem, między Bogiem a diabłem, które miały miejsce. Ale wiecie, ta postawa dla mnie jest niezwykła. Tak? On mówi: dobre potrafiliśmy przyjąć, to czemu nie mielibyśmy przyjąć złego? Oczywiście od Boga wychodzi tylko dobro, ale no można, może być nie, przez nas nieraz różnie odbierane. Tak? To, co dobre dla nas, nieraz możemy odbierać jako zło. I wiecie, to jest, myślę, że dosyć ciężkie. To jest ciężkie, żeby się z czymś takim pogodzić. No wyobraźcie sobie, że jest dwóch przyjaciół. Albo jest małżeństwo, albo jest rodzeństwo. I jedna strona doświadcza samych sukcesów, zwycięstw, jest gloryfikowana na jakimś tam forum, a druga strona porażka za porażką, porażka za porażką, jeszcze jakieś poniżenie. Czy łatwo tej stronie, która przeżywa te ciosy życia, łatwo jej się tak cieszyć z pomyślności tej drugiej strony? To chyba nie jest proste, prawda? Ja nieraz wiem po sobie, że były takie sytuacje w moim życiu. Chciałem się cieszyć, ale trudno było się cieszyć. Trudno się było cieszyć. Wydaje się, kiedy patrzy się na to, że to jest taka Boża szkoła. Że to jest Boża szkoła. I zobaczcie, że Jezus dawał tego typu lekcje swoim apostołom. Że na przykład brał Piotra, Jakuba i Jana na górę. Tam się przed nimi przemieniał. Oni mogli zobaczyć Jego boskość. Te dowody, oni się czuli tam tak dobrze, czuli, że są kimś, mówią, taki przywilej nas spotkał, po prostu coś niesamowitego. A pamiętacie, co się z pozostałym dziewiątką działo w tym samym czasie, tak? Przecież jedna ekipa, byśmy powiedzieli, jedna grupa, a tutaj trójka przeżywa takie wspaniałe chwile, doświadcza takiego wywyższenia, natomiast pozostała dziewiątka poniżenie, porażkę przeżywa, próbują wygonić demona, nie potrafią, tłum się zbiera ludzi, patrzą na to i się śmieją z nich, że no co wy tu robicie, no to jaka taka ta wasza wiara, taki ten wasz nauczyciel jest, tak? I doznają porażki. I zobaczcie, że przecież no Jezus zainicjował nawet taką sytuację, tak?
Że Jezus inicjował takie sytuacje, że brał jakąś mniejszą grupkę, która doznawała jakiegoś tam wywyższenia, a tamci cała reszta po prostu w zazdrości, w takiej wręcz może nienawiści do tej Trójki. Zobaczcie, że Bóg inicjował takie sytuacje, że niektórych dawał niżej, żeby oni mogli zobaczyć, co mają w sercach. I to nie było łatwe. Być może ktoś z was wspomniał sobie podczas tego studium Jana Chrzciciela. Myślę, że Jan jest tutaj też takim dobrym przykładem. I to też była sytuacja wykreowana przez Boga, że Jan Chrzciciel po wielu trudach swojej służby w końcu zyskał jakiś rozgłos, popularność. Cała Judea, Galilea przychodziły do niego, nawet poganie, przywódcy narodu. Po prostu wszelkiej maści ludzie przychodzili do niego, żeby słuchać z jego ust Ewangelię. Doznawał naprawdę, można by powiedzieć, sukcesu, zwycięstwa, triumfu. Ale przyszedł moment, że w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, trzecim, 30 wersecie, Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Przyszedł Jezus i jakby Jan Chrzciciel musiał być gotowy, żeby zsiąść jakby z tej pozycji, którą Bóg mu dał, prawda, i przesiąść się niżej. I teraz można by sobie zadać pytanie, przecież powiedzieliśmy, że gdy człowiek jest odwoływany, to można by powiedzieć, że ma wybór, prawda? Kiedy Bóg mówi przesiądź się niżej, przepraszam, że kiedy Bóg mówi, że przesiądź się niżej, to że człowiek nie ma za dużego wyboru. Kiedy mówi przesiądź się wyżej, to owszem ma, ale kiedy trzeba niżej się przesiąść, to niekoniecznie. Czy Jan miał wybór? No wydaje się, że miał. Mimo tego, że Bóg mówi, dobra, teraz... Jan właśnie w taki sposób zinterpretował tą całą sytuację. Jan zrozumiał, że musi teraz przesiąść się niżej, ponieważ przyszedł ktoś większy od niego, który ma teraz skupiać tych wszystkich ludzi wokół siebie. Jan miał odejść do cienia. I teoretycznie Jan Chrzciciel mógł cały czas gromadzić wokół siebie ludzi, mógł nie powiedzieć, że Jezus to Baranek Boży, mógł nie powiedzieć, idźcie za Nim do swoich uczniów, tylko mógł powiedzieć, tak, ja jestem tutaj prorokiem, posłanym od Boga i to jeszcze takim najważniejszym. Mógł cały czas jakby wokół siebie gromadzić ludzi, i można by powiedzieć, miał wybór. I to jest teraz bardzo ważny punkt. Bo wiemy, Jan Chrzciciel był sługą Boga, był prorokiem i to nie byle jakim. Dlatego jakby ośmielam się powiedzieć, że Jan nie miał wyboru, jeśli chciał zachować swoje powołanie. Zgodzicie się? On nie miał wyboru, jeżeli chciał zachować swoje powołanie. Gdyby poszedł tym scenariuszem, żeby cały czas chciał gromadzić ludzi wokół siebie i nie kierował ich do Jezusa, to on w tej samej chwili przekreśliłby swoje powołanie, przekreśliłby swoją służbę, przekreśliłby swój urząd prorocki, sprzeniewierzyłby się Bogu, odciąłby się w zasadzie od Boga, i poszedłby na służbę dla diabła, prawda? I dlatego, jeżeli on chciał cały czas być Bożym sługą, jeżeli cały czas chciał być w tej Bożej szkole, to on nie miał wyboru. On nie miał wyboru. Kiedy otwieramy Ewangelię Łukasza na 9 rozdziale i tam są te znane słowa w 23 wersecie,
Jezus mówi do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Tak? Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, a jeśli ktoś nie chce, no to ma wybór, tak? Na tej płaszczyźnie człowiek ma wybór, czy chce podążać za Jezusem, czy nie chce podążać za Jezusem. Ale jeśli ktoś decyduje się, żeby podążać za Jezusem, to Jezus później wszystkie znowu czasowniki używa w trybie rozkazującym, jakby nie daje wyboru. Trzeba wziąć krzyż, trzeba zaprzeć się samego siebie i trzeba naśladować go. Tak? Nie ma wtedy wyboru, jeżeli chcemy podążać za Panem Jezusem. Mamy wybór, czy chcemy za Nim podążać, ale później już nie. Dlatego to jest to, jeżeli jesteśmy, jeśli nie jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to możemy cieszyć się, że mamy wybór. Ale kiedy jesteśmy już uczniami Pana Jezusa, to zobaczcie, że jesteśmy bez wyboru. Że Jezus takiego wyboru nam nie dał. Pamiętam, gdy zdecydowałem się właśnie podążać za Jezusem w swoim życiu, kiedy zdecydowałem się Go naśladować, to jest coś takiego, tak, kiedy człowiek przeżywa nowonarodzenie, że chce też służyć Bogu, tak? Chce dzielić się tą Ewangelią, jakiego przyjaciela znalazł w Panu Jezusie. To mnie paliło. Nie robiłem tego zawsze może w jakiś najbardziej udany sposób, ale czy swoim rodzicom, bratu, czy swoim znajomym w klasie, gdzieś tam kolegom, czy na podwórku, starałem się o tym mówić. Ale wiecie, kiedy przyszedłem do zboru, to pamiętam gdzieś tak po około pół roku, kiedy już byłem członkiem zboru, po około pół roku, miałem taki zastój. I czułem, że... Czułem taki ciężar na sobie, tak? Nie wiecie, ta miłość, którą Jezus wlewał do mojego serca, nie miała ujścia. I czułem, że takim... Może martwym się staje, tak, które przyjmuje, a nie daje. I to spowodowało, że miałem ogromny ciężar na sercu. I miałem nawet no, bardzo takie silne przekonanie, że jeżeli to się nie zmieni, to ja po prostu w tym kościele ja umrę. Duchowo umrę. Duchowo umrę. I ten ciężar spowodował, że po prostu ja wołałem do Boga bardzo długo, co mogę robić, co mogę robić, jak mogę Boże Ci służyć, w jaki sposób chcesz mnie użyć. I wiecie, wtedy w tamtym zborze, gdzie byłem, za bardzo też nic się jakoś nie działo, nigdzie nie byłem jakoś zaangażowany. Pamiętam, że wtedy jedna siostra ze zboru, niedługo po tej modlitwie, tak przyszła do mnie i powiedziała, wiesz, idę w niedzielę na ulotki, pójdziesz ze mną? O jak nie chciałem, o jak bardzo nie chciałem pójść na te ulotki. Jak jeszcze później zobaczyłem te ulotki, takie stare, brzydkie, no powiem tak, ulotki z piękną książką Życie Jezusa, ale ulotki bardzo mi się nie podobały. Kiedy rozdawaliśmy je i tam zdarzyło mi się, że spotykałem swoich znajomych, to jeszcze gorzej się czułem, wiecie? Ale wiedziałem, że to jest odpowiedź na moją modlitwę. Ja wiedziałem, że to jest odpowiedź na moją modlitwę. Cieszę się, że później Bóg dał mi inne jakby możliwości po niedługim czasie, gdzie mogłem no tak bardziej realizować się w tej służbie dla Boga, myślę, że zgodnie z moimi darami. No właśnie, ale czułem, że to jest ratunek dla mnie. I zdawałem sobie sprawę, że kiedy wchodzę na tą ścieżkę podążania za Jezusem, to Jezus nie dał mi wyboru, czy służyć, czy nie służyć. Tak? Nie mówię tutaj o służbie pastorskiej, bo każdy, jak to napisała siostra White, nowonarodzony chrześcijanin jest zrodzony, żeby być misjonarzem, prawda, dla Królestwa Bożego. I służba może wyglądać bardzo, bardzo różnie. Bardzo różnie. Jeżeli chodzi o drogę do Królestwa Bożego, to wiemy, że ona jest bardzo wąska, tak? Trzeba gęsiego iść. Nie ma tak, że staniemy sobie raz ramię w ramię i
pójdziemy. Bo wiemy, że relacja z Jezusem jest bardzo osobista i każdy z nas musi iść osobiście za Nim. Ale Boża misja jest bardzo szeroka, tak? Boża misja jest bardzo szeroka i tutaj dla każdego jest miejsce. Możemy stanąć wszędzie i każdy może rozłożyć skrzydła, tak? Bo tam jest tak dużo miejsca. Zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o drogę do Królestwa Bożego. Jest wąziutka, ale jeżeli chodzi o Bożą misję, jest bardzo szeroka i każdy może znaleźć tu dla siebie miejsce. I ona może wyglądać bardzo różnie. Jakiś czas temu z Dorotką, gdzie byliśmy w zborze, poznaliśmy jedną siostrę trochę i tak zobaczyliśmy i tak mówimy z Dorotką, ona to jest taki prezes. Ona tak zaangażuje ludzi, ma jakiś pomysł, zaangażuje ludzi, zorganizuje, zainicjuje. Jak już widzisz, że to wskoczyło na te trybiki, ona okej, okay, dobra, idę dalej. Tak? I można by się złościć, że no, można by powiedzieć, no kobieto, zajmij się czymś jednym, a nie tak po prostu to zaczniesz. Można by z tym walczyć, ale można by to wykorzystać, tak? Skoro ktoś ma tyle pomysłów, tak angażuje ludzi, to no, chwała Bogu za taką osobę i wtedy naprawdę wiele rzeczy, dobrych rzeczy można w zborze rozkręcić, skoro ktoś ma taki dar. Zobaczcie, można by z tym walczyć, ale można by to wykorzystać. Jakiś czas temu poznałem pastora, nie wiem, może się niektórzy obrażą teraz, ale poznałem pastora, który powiedział mi, wiesz co Marcin, dla mnie chodzenie od domu do domu to jest takie odmóżdżające. No, cytuję jego słowa, wybaczcie, ale zaraz powiem, o co mu chodziło, bo on mówi, no ja chodzę od domu do domu, ale tak, większość drzwi jest zamkniętych, jak któreś się otwierają, to jak się szybko otwarły, tak się szybko zamykają. I raz na jakiś długi czas spotkam kogoś, z kim mogę fajnie porozmawiać, z kim mogę podzielić się tak Ewangelią. I mówię, no ja czuję, że ja przy tym, że się przy tym niszczę. Tak? A z kolei poznałem pastora, który powiedział, wiesz, ja odkąd tylko pamiętam, ja lubiłem szukać. Ja kocham chodzić do lasu i tam na przykład grzybów szukać. Jak Bóg mnie powołał do służby, to ja patrzę teraz na te miasta, patrzę na te wioski, jak na taki gąszcz tych ludzi i ja szukam tych perełek, które gdzieś tam są poukrywane. I no pięknie, tak? Widać, że ta osoba to czuje, ale ja powiem wam szczerze, do tego pierwszego pastora przeze mnie wspomnianego, ja nie mam do niego pretensji. Nie jego dary, nie jego osobowość, nie jego jakby talenty. Za to świetnie się spełnia gdzieś indziej i znam go, więc wiem. Jakiś czas temu siostra Jola podeszła i powiedziała, Marcin, no ja tak bardzo chciałabym służyć dzieciom, żeby mogły wzrastać duchowo. Chcę zorganizować szkółki, tak, pozwólcie mi. I to było piękne, tak, to było piękne. Po prostu ktoś czuje, że Bóg go powołuje na jakieś miejsce i trzeba się tym cieszyć. Jakiś czas temu, to lata temu, niektórzy z was znają tę osobę, Bóg położył jednej dziewczynie młodzież, tak, młodzież i ona patrzy, że tyle tych młodych ludzi odchodzi z kościoła i mówi, no trzeba coś zrobić, tak, i się zajmuje młodzieżą do dzisiejszego dnia. Bardzo, bardzo skutecznie. Niektórzy dobrze się czują za kazalnicą, prawda, że lubią zwiastować słowo, lubią nauczać, czują się spełnieni wtedy. Inni wolą jakieś małe forum, żeby prowadzić jakąś grupę. Ktoś lubi śpiewać, ktoś lubi wspierać ludzi samotnych, starszych. Naprawdę, Boża misja jest taka szeroka, że każde dziecko Boże ma tutaj swoje miejsce. I w zasadzie najgorsze, co mogłoby się stać, to gdyby, wiecie, w tym szeregu, w tym rzędzie, gdybyśmy zaczynali przepychać się łokciami i mówić,
moje jest ważniejsze. Ja tutaj ważniejszą rzecz robię. Gdybym tutaj mówił, ja tutaj coś z kazalnicy głoszę, więc ja tutaj mam wpływ, to moje to jest takie ważne, a te reszty to takie mało znaczące, pomniejsze. To byłaby porażka, prawda? Gdyby ktoś powiedział, że ja tutaj chodzę od domu do domu i w zasadzie to ja tylko robię tutaj coś w tym zborze, a tak to zbór śpi, to byłaby porażka, tak? Gdyby ktoś w taki sposób patrzył. Gdyby ktoś powiedział, że ja tutaj zajmuję się dziećmi, więc ja tutaj robię to najważniejsze, bo to jest przyszłość Kościoła, tak? To byłoby niebezpieczne. Ktoś mógłby powiedzieć, a ja młodzieżą się zajmuję, to moje jest to najważniejsze, bo to jest bliższa przyszłość Kościoła, tak? Nie ma ważniejszego, nie ma lepszego. Boża misja jest szeroka, także jej nie ogarniemy. Dla każdego jest miejsce z naszą indywidualnością, z naszą osobowością, z naszymi darami. I dlatego, jeżeli nie jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to mamy wybór. Mamy wybór, prawda? Możemy powiedzieć Mu, nie, nie jesteśmy tym zainteresowani, nie chcemy służyć. Trzeba jednak powiedzieć, że no nie ma nic wspanialszego niż harmonia z Bogiem, niż to, kiedy możemy być narzędziami w Jego dłoniach. Ale jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to, drogi Kościele, Bóg nie dał nam wyboru, prawda? Bóg nie dał nam wyboru, a możesz służyć albo nie. No nie, jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to nie lubimy tego słowa. Musimy służyć w taki czy w inny sposób. Bóg chce, żeby każdy z nas miał miejsce, tak, w tym Kościele, nie tylko na krześle, ale w służbie. Jeżeli nie mamy pomysłu, w jaki sposób służyć, ale rozumiemy, że po prostu no inaczej, jeżeli nie będziemy służyć, to po prostu zginiemy, tak, siedząc na tych krzesłach. Możesz podejść, możesz powiedzieć, chcę służyć, ale nie wiem jak, nie mam pomysłu, nie wiem co robić, nie wiem jak się do tego zabrać, tak? Będziemy modlić się, będziemy szukać miejsca najlepszego dla ciebie, z twoimi darami, z twoją osobowością. Jeżeli masz pomysł, ale nie wiesz jak się właśnie do tego zabrać, nie wiesz może skąd mieć środki na rozpoczęcie, przyjdź i powiedz. Boża misja jest również dla ciebie. Chciałbym zakończyć fragmentem z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału. Jezus powiedział tam pewne podobieństwo. Powiedział, Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. Piękne jest to, kiedy ktoś przychodzi do zboru i bardzo szybko jakby rozumie swoje miejsce, gdzie może służyć dla Kościoła, dla innych ludzi, przede wszystkim dla Boga. Ale czasami jest tak, że mijają godziny na tym Bożym zegarze i nie wiemy, jakie jest nasze miejsce, tak? Nie wiemy, jakie jest nasze miejsce. I być może z perspektywy Boga stoimy bezczynnie. I dlatego warto mieć ten obraz na uwadze, że dzisiaj Jezus, jak ten gospodarz, przychodzi do nas i tak samo patrzy na nas. I czy masz już swoje miejsce w Bożym dziele?
Czy masz swoją działkę, którą uprawiasz, gdzie realizujesz swoją służbę? Bóg nie dał nam wyboru. Dlatego, jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, Bóg zaprasza nas dzisiaj do służby. Dałby Bóg, by każdy z nas wiedział, jakie jest jego miejsce, by każdy czuł to szczęście, tą radość z tego, że może służyć. Amen.